Lady Gaga i jej kolejny singiel i do kościoła. Bo upadku tam trzy za wiele skład. YouTube jest zapraszam. I nowy drugi system odkrywa za 2,999 aż 300 zł. Hej, metodu. Wiadomości RDC, Natalia Rozbicka. Marcin Kardiole, zapraszamy. Nowa lista powiatów z dodatkowymi obostrzeniami. Żółta i czerwona strefa również na Mazowszu. Nowej mam powiaty z dużą liczbą przypadków COVID-19. Koniec marzeń piłka żelegi o europejskich kucharach. Więcej w wiadomościach sportowych. Na początek jednak przeniesiemy się za ocean. Szczecin w Białym Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych i pierwsza dama zakażeni koronawirusem poinformował o tym Donald Trump w internetowym wpisie. Dziś w nocy ja i Melania Trump otrzymaliśmy pozytywne wyniki testu na COVID-19. Przejdziemy to razem. Czytamy na Twitterze. Wcześniej prezydent USA przekazał, że zakażona jest jedna z jego najbliższych współpracowniczek, Nicole Hicks. 51 powiatów znalazło się w strefach żółtych i czerwonych. Dodatkowo obostrzenia związane z epidemią także w naszym strefie, dodał wiceminister. Będzie zdecydowanie łatwiej dostać się do strefy czerwonej. Na liście powiatów zagrożonych obostrzeniami znalazły się m.in. Warszawa. Władze stolicy zapewniają, że miasto jest przygotowane na zaostrzenie restrykcji. Służby przejęły blisko 2,5 miliona papierosów. Przemiać udaremniły Mazowiecka i Pomorska, KAS oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Analitycy Krajowej Administracji Skarbowej podejrzewali, że jedna z gdańskich firm jest zaangażowana w nielegalne procedury. Mazowieccy funkcjonariusze wyrytowali transport. Na czerwie miały być płyty MDF. Był natomiast przemycony towar o rynkowej wartości ponad 1,7 mln zł. CBŚP zatrzymało dwóch kierowców. Obywateli Białorusi grozi im do 3 lat więzienia. Lada dzień rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla seniorów zagrożonych. Dziennika będą mogli skorzystać ze szczepienia. Mamy 2,5 tysiąca dawek, mówi Jerzy Zawodnik, wiceprezydent miasta odpowiedzialny za zdrowie. Szczepimy poradnie chorób zakaźnych od 13 do 16. Przypominamy, że przychodzący do lekarza na szczepienia muszą mieć maseczkę. Będą też mieli opłynienie ankiety i oczywiście to muszą być osoby zdrowe.
Ze szczepienia mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia. Zdarzyło się 76 lat temu, w nocy z 2 na 3 października padło powstanie warszawskie. Po 63 dniach krwawych walk z niemieckim okupantem powstańcy nie mieli już amunicji. Brakowało też żywności. Na pomoc panującej stolicy nie ruszyła stacjonująca na Pradze Armia Czerwona. Po kapitulacji powstańcy poszli do niewoli, wspominał po latach Edmund Baranowski. Nie zakupowaliśmy sorepsiu, zjechaliśmy do obozu. Wyciągnęliśmy się z miast. W tym roku pierwszego niemieckiego dużego miasta, Frankfurt, Pradu, wszystko na nowy świat. Jeszcze Polska na studiach. Polska, niemieckie, kapitulacja. Nasza pozycja była stale pod ogniem i to właściwie pełnym ogniem. Ta cisza była dziwna. Tak, o ostatnich chwilach zrywu mówiła Alina Janowska, która w powstaniu była łączniczką i która zmarła w 2017 roku. Powstanie warszawskie było największym zrywem niepodległościowym Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej Europie. Przelotne opady deszczu na całym Mazowszu możliwe od rano w centrum i na wschodzie regionu. Teraz może kropić deszcz, po południu więcej rozpogodzenie. Chłodno 12 stopni na termometrach, a na barometrach 992 Pascali. Uwaga kierowców zawodowych krajowa 92 pomiędzy Sopoczewem a Warszawą. W Ołtarzewie zderzył się dostawczyk i osobówka, jedna osoba poszkodowana. Kłopoty też na S8 między węzłami Wisłostrada, Łabisze i Zgadu, już Warszawa. Tu po kolizji dwóch osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. S7, węzł Salomea Opacz, tam również kolizja trzech osobówek. Jeden pas jedni w kierunku węzła Opacz zablokowany. Stoi także trasa Łazienkowska, trasa Siekierkowska od węzła Marsa, a również Wałomiec Wyszyński od Wfosta i Wisłostrada na południe. W Radomiu ciasno na Żeromskiego, także na Wernera. W Płocku utrudnienia na Sienkiewicza i Kolegialnej. Siedlce tutaj ciasno na Zbrojnej, Pileckiego i Warszawskiej. W Ostrołęce trzeba zwolnić na 11 listopada i Ponowickiej. Wiadomości sportowe, Paweł Gospodarczyk. Piłkarze Legii Warszawa nie zagrają w tym sezonie w Lidze Europy. Mistrzowie Polski przegrali wczoraj z Karabachem. Tam 0-3 w meczu decydującej czwartej rundy kwalifikacji. Bez wyliczenia po porażce niektórzy trener Czesław Michniewicz. Jest nad czym pracować, jest nad czym zastanawiać się na przyszłość, by ta drużyna wyglądała zdecydowanie lepiej, czy w taki sposób nie przegrywać takich sportów. Wcześniej do fazy grupowej zmagania awansowały Lech Poznań, który już pokonał na wyjeździe belgijski Alexander Ładla do jednego. Posypanie grą turnieju dziś o